Jak zawsze, zacznijmy od oceny spotkania. Wydaje się, że jeżeli mówimy czasem o zwycięskich remisach, to tu była tego definicja. No tak, zdecydowanie. Ten remis nas cieszy w takich okolicznościach. 93. minuta, grając od 25. minuty w 10. No cieszymy się z tego remisu, bo dla nas to po trzech porażkach ten punkt jest bardzo ważny. I w takim odczuciu moim uważam, że ten remis jest zasłużony. Tak naprawdę, grając nawet w 10, no Legionowia miała jedną sytuację, strzeliła bramkę. My mieliśmy jedną sytuację, wybili z linii. Remis, bierzemy go i jesteśmy zadowoleni. Mimo tego, że po tym meczu możemy się cieszyć, bo punkt zdobyty w takich okolicznościach, jeszcze trochę szczęścia było, bo tam poprzeczka w tej 96 minucie, to wydaje się, że jednak ten mecz więcej nerwów dostarczył niż radości. Ciężko tutaj pominąć sytuację z pierwszej połowy i czerwoną kartkę Kamila Łyszczyka, sytuacja, która się powtarza w tej rundzie. Indywidualnie by pan jakoś, no trudno mówić o ocenie występu, ale skomentował tę sytuację pod względem Kamila. Ręce opadają. I to wszystko. Tak jest. Wykartkowali się też kolejni piłkarze. Bartosz Sójka nie zagra w następnym meczu. Tych sytuacji, no to mówię, czerwona kartka Łyszczyka, żółta Sójki. Od początku rundy mamy takie problemy. Mam wrażenie, że ja jako trener i my jako sztab już jesteśmy w tym akurat elemencie mocno zaprawieni w bojach, więc powiem, że nie robi to na nas jakiegoś takiego większego wrażenia. Wyskoczyło dwóch ludzi, wskoczy dwóch kolejnych, których jeszcze mamy i jedziemy i chcemy grać. No właśnie, o tych dwóch kolejnych chciałem się zapytać. Przecież czy Tabor będzie już gotowy na przyszły tydzień do gry, żeby on naturalnie wskoczył? Nie sądzę. Nie, Kuba Tabor potrzebuje jeszcze trochę czasu. Nie chcemy wywierać na nim tutaj jakiejś presji. On sam się musi czuć dobrze, trenuje z nami. Nie sądzę, żeby to była taka naturalna zmiana, że Łyszczyk wypada, a czy Sójka wypada, w jego miejsce wchodzi Tabor. Chyba jeszcze jest na to za wcześnie. Mhm. Dziś oglądając mecz miałem wrażenie, że widzieliśmy dwie różne połowy i dwa różne zespoły. W przerwie się tu kręciłem koło budynku klubowego i powiem szczerze, że takiej suszarki jeszcze nie słyszałem ze strony trenera. Coś trener by uchylił, co tu się wydarzyło w przerwie i skąd aż tak trzeba było zareagować? I czy to ta reakcja przyczyniła się do poprawy gry? Normalna rozmowa trenera z trenerem z zawodnikami w szatni. To się zdarza. Okej, okay. I przejdźmy do Jagiellonii Białystok. Drużyna chyba jedna z bardziej nieobliczalnych w tej lidze. Czego się można po nich spodziewać? Dobry, młody zespół, fajnie grający. Naprawdę jest różnica między tym, jak się prezentowali rok temu, jak się prezentowali pół roku temu. Widać, że są w dobrej dyspozycji, ale no to jest piłka nożna. My tam jedziemy po prostu po punkty, bo uważamy, że stać nas na te punkty wszędzie. I kończąc, ten mecz troszkę zaburza, powiedzmy, postrzeganie Pelikana, bo skoro udało się zremisować w takim meczu, grając ponad godzinę, jednego mniej, i z Legionowią, która jest wymieniana w gronie faworytów do awansu, to czemu tak ciężko było punktować? Czemu te 5 porażek było wcześniej? Trener jakoś to jest w stanie wytłumaczyć, uzasadnić? Każdy mecz trzeba byłoby rozpatrywać inaczej, ale ja już nie chcę wracać, nie chcę rozpamiętywać, nie chcę rozgrzebywać tych meczów. One się zdarzyły, przegraliśmy, złapaliśmy dzisiaj punkt, z tego się cieszymy w takich okolicznościach. Nie chcę mówić, że to nie wiadomo, jaki będzie punkt zwrotny dla nas, ale no to daje optymizmu, że ten zespół ma charakter i to mnie bardzo cieszy, bo dwie ostatnie porażki my przegraliśmy, ale naszym chłopcom nie można było zarzucić, że nam brakuje charakteru. Zabrakło nam niewiele w dwóch ostatnich, i z UKS-em i z Unią. Dzisiaj to ten piłkarski bożek był troszkę po naszej stronie w końcówce i z tego się cieszymy. Dobra, ja mam wszystko.